Pewnie też mieliście do czynienia z takim właśnie mitem dotyczącym stosowania w kodzie niskopoziomowym krótkich funkcji. I jest taka teoria, że nie opłaca się robić tych krótkich funkcji, ponieważ one są nieefektywne. Ponieważ musimy wykonać instrukcję skoku, no i ta instrukcja skoku to jest jakiś dodatkowy taki narzut na procesor i jeżeli ilość tych instrukcji w funkcji jest mała, no to procentowo czas, jaki tracimy na skok w jedną stronę, a potem z powrotem jest duży, no i przez to ten nasz kod jest nieefektywny. Zgodnie z tą teorią funkcji takich małych niby powinniśmy unikać i zamiast tego powinniśmy stosować inne metody. No i jakie to są metody? Taka narzucająca się metoda to jest copy-paste. No i oczywiście tego tam nie będę dalej rozwijać, bo to chyba wiadomo, że to jest złe rozwiązanie. Nie chcemy mieć tego samego kodu zduplikowanego w wielu miejscach. Inną alternatywą są makra preprocesora, a trzecią alternatywą są funkcje inline. No i nie wiem, czy wy też tak macie, bardzo dużo się mówi o tych funkcjach inline. Jeżeli chodzi o mnie, to muszę przyznać, że bardzo często spotkałem się z mówieniem o funkcjach inline, a z kolei bardzo rzadko spotkałem się z funkcjami inline w rzeczywistych zastosowaniach. Ja tutaj mam taki prosty przykład, który pokazuje różne takie problemy, które trzeba wiedzieć o tych funkcjach inline. No i to jest taki przykładowy kod. Mamy funkcję inline, prawda? I ta funkcja wykonuje jedną rzecz. Ona służy do obliczania prędkości, prawda? Ten cały ten program, on może tutaj za dużo nie robi, prawda? No bo to jest przykład. Mamy dystans w metrach, mamy czas w sekundach. Chcemy obliczyć prędkość, więc wykonujemy dzielenie, prawda? No i powiedzmy, że chcemy bardzo tutaj zastosować taką funkcję inline, tak? No i tu jest taki przykładowy kod, który wykorzystuje tą funkcję inline. No i ten kod po prostu printuje wynik. No i zobaczmy sobie teraz w praktyce. Ja nie mówię, czy funkcje inline są dobre, czy nie. Ja chcę wam pokazać w tym momencie, w jaki sposób one działają i na co trzeba uważać. Więc mamy tutaj podejście pierwsze, prawda? Mamy kompilator GCC, mamy tą naszą funkcję inline i na razie jest to zwykła funkcja inline. Mamy tą funkcję main, prawda? Czyli to jest ten sam kod, który pokazywałem przed chwilą. I zobaczmy sobie, co tutaj kompilator nam mówi. Mówi, że w momencie linkowania wystąpił błąd, ponieważ nie może znaleźć funkcji calculate velocity, prawda? Czyli tej funkcji inline'owej. No i faktycznie, jak sobie zobaczymy tutaj ten listing assemblerowy, mamy tutaj cola do funkcji. No i tutaj nam to nie pasuje do końca, prawda? No bo niby jest inline, a mamy cola do funkcji, prawda? Czyli ten inline tu nie zadziałał. Więc wyraźnie coś jest nie tak, prawda? Czyli widzimy od razu, prawda, że dodając na pałę taki inline, dlatego że coś gdzieś usłyszeliśmy, możemy sobie po prostu zepsuć program i w sumie nie wiedzieć do końca dlaczego. Ale działanie tego inline'a jest takie dosyć zagadkowe, dlatego że jeżeli zwiększymy sobie poziom optymalizacji, na przykład do O1, to teraz się okazuje, że ten inline zadziałał, prawda? Teraz program się skompilował, wykonał się, zwrócił nam wartość 5, ponieważ 10 podzielić na 2 to 5. Nie ma tutaj żadnego skoku do funkcji, ta wartość 5 jest po prostu obliczona przez kompilator wcześniej i podstawiona, prawda? Czyli teraz nam to zadziałało, faktycznie inline działa. Tylko właśnie on zaczyna działać. Inline to jest rodzaj optymalizacji. No i kiedy mamy wyłączone optymalizację, on domyślnie nie działa, prawda? Tak to można wytłumaczyć pokrótce na logikę. Ale to nie jest koniec ciekawych działań tego inline'a, ponieważ nawet jeżeli nie mamy żadnej optymalizacji i dodamy sobie atrybut static, to teraz to nam działa. Prawda? Ja tutaj dodałem to w komentarzu, to jest dokładnie to samo, jakbyśmy tego statika dali tutaj, prawda? No i teraz nam ta funkcja się skompilowała, zwraca nam poprawny wynik, ale po raz kolejny ten inline, on no nie wygląda, żeby działał, prawda? Ponieważ tutaj po raz kolejny mamy cola, mimo że tego inline'a zastosowaliśmy, prawda? I no i po raz kolejny z tym statikiem, jeżeli sobie damy jakąś optymalizację, wtedy wszystko działa tak jak poprzednio. Ale to nie koniec właśnie ciekawych zachowań, ponieważ jeżeli zamiast statika damy sobie eksterna,
to po raz kolejny funkcja nam zadziała, prawda? Więc mimo, że nie ma żadnej optymalizacji, funkcja inline z eksternem działa i po raz kolejny nie inlineuje. No i tutaj możemy już, w ogóle może nam się wydawać, że to jest dziwne, ponieważ normalnie w funkcjach, jeżeli nie piszemy eksterna, no to funkcja działa tak samo, jakby ten ekstern był, prawda? Ona domyślnie ma tą widoczność, ma to linkowanie zewnętrzne. A jeżeli dodamy właśnie to słowo kluczowe inline, działanie jest wtedy nieco inne. Mamy jeszcze coś takiego jak atrybut always inline. I to jest rzecz, która nie jest zgodna ze standardem, to jest rozszerzenie kompilatora. I to jest taki atrybut, który nam mówi, żeby inline'ować tą funkcję, nawet jeżeli optymalizacja nie jest włączona. No i faktycznie, jak sobie tutaj zobaczymy, ta funkcja calculate velocity jest tutaj na górze, ponieważ ona jest eksternem, prawda? I ktoś inny też może tą funkcję wywołać z innego pliku. Natomiast tutaj widzimy, że nie ma żadnego kola, jest wykonywane dzielenie bezpośrednio, prawda? Więc tutaj ten inline faktycznie zadziałał. A jeżeli sobie właśnie zamiast tego eksterna dodamy tutaj jeszcze static, to wtedy nie mamy też tej funkcji, ponieważ z zewnątrz ona nie będzie wykonywana. No i tutaj ten inline po raz kolejny zadziałał, prawda? Więc widzimy tutaj dosyć wyraźnie, jak możemy sobie narobić biedy przez to, że posłuchamy się jakiejś takiej dobrej rady, a później w praktyce się okaże, że to nie do końca jest takie fajne, prawda? Bo bardzo często jest tak, że w projektach nie używamy żadnej flagi optymalizacji, no i wtedy nam ten inline może po prostu zepsuć kod, może nam wywalić kompilację. Dlatego trzeba właśnie pamiętać o tym, że te modyfikatory static i extern tutaj mają znaczenie i możemy sobie zastosować takie rozszerzenie kompilatora attribute always inline. I jeżeli bardzo chcemy robić właśnie inline, to powinniśmy wiedzieć, że to działa w taki sposób i powinniśmy używać tych dodatkowych właśnie elementów składni. Ale tutaj właśnie jest ten moment na zastanowienie też, dlatego że skoro to nie jest takie proste, skoro to może stworzyć pewne problemy i skoro te funkcje mogą nam nie działać, no to musimy się zastanowić, czy faktycznie my chcemy dodawać tego inline'a i ta optymalizacja jest dla nas tak bardzo ważna, czy może skutki wprowadzania takich możliwych błędów do kodu będą bardziej poważne, no i my możemy się obyć bez tego inline'a, bo tak naprawdę tutaj za wiele byśmy na przykład tym inline'em nie zyskali, on może jest ważny tam w jakichś 2% całego naszego kodu, może tam warto tylko to robić, a zwykle nie warto zaprzątać sobie głowy. No i to jest właśnie to, o czym też mówiłem, że przez to, że my wiemy dokładnie, jak coś działa, widzimy, że to nie jest takie czarno-białe, prawda, że to zastosowanie tego inline'a ma swoje plusy i minusy, my możemy sami podjąć decyzję w tym naszym projekcie, czy my chcemy w danej funkcji stosować tego inline'a, czy my tego nie chcemy robić.